Dziś Barcelona bez 9 piłkarzy. Przede wszystkim przetrzebiona formacja defensywna. Nie ma Alby, Piqué, Erika Garcia, Araujo. A inni nieobecni to Pedri, Dest, De Jong, a także Roberto i Nico. 9 piłkarzy nieobecnych, jeżeli chodzi o drużynę Kike Sancheza Floresa. Nie ma 3 zawodników, ale przede wszystkim rzuca się nieobecny w oczy nieobecność Mitrowicza, który w ostatniej kolejce otrzymał czerwoną kartkę. Ale... tym razem Mauro Arambari, on będzie kopać spod chorągiewki. Zupełnie inny sektor pola karnego, tam już dochodził do piłki Enes Ünal. Ruszył na tę piłkę Enes Ünal, naprawdę bardzo ciekawie. Lekka posucha tego piłkarza, bo 4 spotkań bez gola, ale rozgrywa jednak sezon życia, bo przecież 15 zdobytych bramek, do tego jedna asysta. Mówi się już o zainteresowaniu choćby angielskich klubów. Nawet te największe nazwy przewijały się w kontekście Enesa Ünala, jak choćby Liverpool. Trzeci rzut rożny, znów Enes Ünal dochodzi do sytuacji strzeleckiej. Z pewnością Barcelona musi zwrócić uwagę na tego piłkarza, który jest blisko wyrównania rekordu klubowego Soldado z sezonu 2009-2010. Wtedy Soldado strzelił w jednym sezonie 16 goli. Był taki etap tego sezonu, że wydawało nam się, że na pewno tego dokona Enes Ünal, ale można było się spodziewać, że jakaś zadyszka w pewnym fragmencie rozgrywek. Musiał walczyć o tę piłkę, zabrakło chyba zrozumienia, komunikacji z Gabończykiem i teraz ruszamy w drugą stronę. Borja Mayoral. Suarez. O, Suarez zobaczył, że wyszedł nieco wyżej. Ter Stegen, ale on spokojnie opanował piłkę. Ale nie ma sensu ryzykować choćby zdrowie Araujo w takim meczu z Getafe, kiedy no możemy zakładać, że to Barcelona, że ta Barcelona na pewno zdobędzie wicemistrzostwo Hiszpanii, że ten punkcik... Zdrowy rozsądek i myślenie o tym, że jeżeli chcesz się jako piłkarz rozwijać, to musisz mieć taką stabilizację, zaufanie trenera, pewność tego, że jesteś drużynie potrzebny. Mauro Arambari ma w tym sezonie 5 asysty na swoim koncie, niepewne wybicie Ferrana Torresa, Carles Alenia, Ter Stegen. Strzał w środek bramki. Było ciasno, było gęsto, ale... debiutował w 5. kolejce przeciwko Granadzie, ale też w tamtym meczu doznał kontuzji. Pod koniec pierwszej połowy Enes Ünal strzela, ale znów przypilnował tego miejsca, gdzie leciała piłka, Ter Stegen. Ale Getafe w tym meczu chociaż oddaje strzały, czyli się z gola tutaj na Coliseum Alfonso Perez. 13 czystych kąt Davida Sori w tym sezonie. To naprawdę są bardzo dobre liczby jak na zespół, który na początku sezonu prezentował się katastrofalnie. W drugich połowach mniej Athletic, Real Madrid i Sevilla, ale to są naprawdę kosmetyczne różnice. Borja Mayoral. Borja Mayoral w okolice pola karnego. Carles Alenia. Był tam kontakt z Daniem Alvesem, ale myślę, że to nie była sytuacja absolutnie na rzut karny. Arambari, Alenia. Mauro Arambari przesadził z siłą. No to jest to, o czym mówiłem, że lubi uderzyć Arambari. Lungle. Przepuścił piłkę Memphis Depay, Pierre-Emerick Aubameyang teraz zakrywa piłkę do Gaviego w polu karnym, ale zagrał ten sektor, gdzie było bardzo gęsto. Świetnie, Dzenę tutaj interweniuje, ale jeszcze przypłacił to jakimś urazem. Dani Alves, Ferran Torres, ale ta piłka niedokładnie zagrywana w kierunku Hiszpana. To była bardziej piłka dla Luka de Jonga, gdyby był na boisku, niż dla Ferrana Torresa. 16 goli strzelonych głową przez drużynę Xaviego w tym sezonie. Ferran, jeszcze Memphis Depay na 5. metr, no i było bardzo blisko gola samobójczego. Bił się bardziej na defensywie, Dani Alves, on potrafi świetnie zmienić stronę, tak jak teraz do Alexa Balde. Balde na skraj pola karnego, Memphis Depay, Memphis Depay. Ni to strzał, ni to podanie Memphisa Depaya, bo nawet gdyby tam był Luke de Jong na boisku, to pewnie by tej piłki od Depaya nie sięgnął. Cały czas jeszcze ma szansę Pierre-Emerick Aubameyang być najskuteczniejszym napastnikiem, który trafił w zimowym okienku transferowym. 11 goli strzelonych przez Gabończyka. Daniel Alves. Dobrze w kierunku Ansu Fatiego, ten wchodzi w pole karne. Ansu Fati, Ansu Fati. No chyba tutaj był potrzebny strzał jeszcze. Alex Valdez zamykał tę akcję, ale szkoda, że nie poszedł bliżej tej linii końcowej Ansu Fati i nie szukał strzału lewą nogą. Tak, bo to była dobra okazja do tego, żeby właśnie tak zagrał. Świetna piłka od Daniego Alvesa, bardzo niepewne zachowanie Damiana Suareza.
tutaj rzeczywiście pójście do lewej nogi, to by być może też sprawiło, że nerwowy byłby Dżene, bo wiemy, że Dżene traci czasami głowę we własnym polu karnym, ale świetnie sobie piłkę przyjął Ansu Fati od razu do wbiegnięcia w pole karne rywala. Ale tak jak, proszę Państwa, mówiliśmy, końcówka sezonu, oba zespoły potrzebowały po punkcie dzisiaj, żeby te swoje cele zdobyć, żeby tego dokonać. Mecz w wakacyjnym tempie, trochę nawet sparingowym tempie, rywalizacja Barcelony z Getafe. Za chwilę skończy to sędzia. Kończy to Jesús Gil Manzano. Radość po stronie gospodarzy, bo Getafe utrzymane. Getafe będziemy oglądać w przyszłym sezonie La Liga Santander. Barcelona zostaje wicemistrzem Hiszpanii sezonu 21-22. I to jest kapitalna informacja dla Getafe. Gra w La Liga Santander to nie tylko prestiż, nie tylko pieniądze, ale też okazja do tego, żeby ta drużyna po prostu się ze sobą razem rozwijała. Mauro Arambari, king of the match. Ja już zapomniałem, że on grał w tym meczu. Za chwilę wracamy na Coliseum Alfonso Pérez.